kryzys schyłku średniowiecza, czyli co się działo w ostatnich wiekach średniowiecza, co dotyczyło przemian umysłowych, ale też zdrowia Europejczyków w ostatnich latach średniowiecznej epoki. Przede wszystkim kłopot pierwszy to spadek wydajności rolnictwa, dlatego że poprzez eksploatowanie gleb w okresie średniowiecza, poprzez stosowanie niewydajnych metod rolniczych, te gleby straciły mikroelementy i następowało wyjaławianie gleb. No i te gleby były coraz gorszej jakości, w związku z tym mało pożywienia było, coraz mniej pożywienia. Natomiast liczba ludności w Europie sukcesywnie rosła. Oczywiście do pewnego momentu, o czym za chwilę. Drugi kłopot związany również z głodem to jest tak zwana mała epoka lodowcowa, czyli u schyłku średniowiecza zaczął się bardzo mocno ochładzać klimat w Europie. Zimy były coraz dłuższe, temperatury minusowe przez długi czas się utrzymywały. To sprawiało, że właśnie też było mniej plonów, w związku z tym mniej jedzenia, no i coraz więcej ludzi głodowało w Europie, no i też umierało z tego powodu. Kolejny problem Europejczyków w schyłku średniowiecza, który zdziesiątkował liczebność mieszkańców naszego kontynentu, to jest kolejna epidemia dżumy. Kolejna, bo nawiedzała dżuma Europę kilka razy. Między innymi w pierwszych wiekach średniowiecza, kiedy mieliśmy do czynienia z tak zwaną dżumą Justyniana. W XIV wieku mamy największą epidemię dżumy, kiedy 1/3 nawet Europejczyków straciła życie właśnie z powodu tej choroby. Dżuma nazywana czarną śmiercią i powiedzmy, że największy obszar, na jakim występowała dżuma, notujemy w połowie XIV wieku, czyli w latach 1347-52. No i tutaj zerknijmy na mapę. Widzimy tutaj zaznaczone obszary występowania dżumy. Ten jaśniejszy odcień to jest teren, gdzie dżumy występuje mniej. Ten najbardziej jasny to obszar wolny od dżumy. No i tutaj widzimy, że częściowo ziemie polskie były dżumą nietknięte. Tu widzimy też takie plamki jeszcze w innych rejonach Europy. Wielkie Księstwo Litewskie czy Księstwa Ruskie w niewielkim stopniu ucierpiały z powodu dżumy. Więc tutaj to, że Polska była położona wówczas na obrzeżach kręgu kultury europejskiej, no, było tutaj, można powiedzieć, że korzystniejsze dla nas, bo mniej się działo na terenie Polski i też mniej w związku z tym przybywało na nasze ziemie obcych z innych krajów, mniej kupców, no i też mniejsza szansa, żeby tą chorobę dostarczyć w nasze rejony. Więc tutaj tak trochę paradoksalnie można powiedzieć, że mieszkanie na uboczu jakiejś cywilizacji, czy na skraju cywilizacji, kręgu kulturowego, wyszło nam wówczas na dobre, jeżeli chodzi o uniknięcie epidemii dżumy. Po prawej stronie z kolei widzimy lekarza w charakterystycznym stroju z czasów epidemii dżumy. Lekarza, który ma maskę założoną na twarz. Maskę, która może się kojarzyć z dziobem ptaka. Nie do końca wiemy, dlaczego akurat takie maski noszono wówczas. Na pewno w tych maskach umieszczano coś w rodzaju filtra, jakieś nasączone olejami szmaty, które miały stanowić zaporę przed zarażeniem się takiego lekarza. Prawdopodobnie w tym dziobie to było wszystko umieszczone. No i taki kapelusz też charakterystyczny na głowie, czyli na pewno taki strój musimy sobie kojarzyć z epidemią dżumy, czyli czarnej śmierci w XIV wieku. Co jeszcze powodowało kryzys w schyłku średniowiecza? Przede wszystkim spadek cen produktów rolnych. Coraz mniej zarabiano na produkcji żywności, a pamiętajmy, że gospodarka średniowiecza w dużej mierze była oparta właśnie na rolnictwie, więc spadek tychże cen sprawiał, że coraz więcej ludzi popadało w ruinę, nie miało pieniędzy na przeżycie, na zapewnienie sobie podstawowych potrzeb. Epidemia dżumy też zahamowała obieg towarów, łańcuch dostaw, transport, więc spowodowała kryzys gospodarczy po prostu na obszarze Europy. Nie docierały towary do miast,
poszczególnych, więc to sprawiało, że też brakowało surowców, z których produkowali rzemieślnicy gotowe produkty, więc cały ten system się po prostu gospodarczy załamywał. Dodatkowym przejawem kryzysu średniowiecza jest upadek rycerstwa, czyli formacji wojskowej, którą kojarzymy ze średniowieczem, z tą epoką. Po wojnie stuletniej już było jasne, że no, pancerz rycerza nie jest w stanie już dłużej chronić przed na przykład strzałami z łuku wystrzelonymi, dlatego że nowoczesne łuki potrafiły nadać strzałom taki pęd, że te strzały po prostu się przez ten pancerz przebijały, więc to sprawiało, że rycerze coraz mniej byli ważni na polu walki, ich ranga była coraz niższa, a to też sprawiało, że zmalała ich pozycja w społeczeństwie, po prostu ich znaczenie było mniejsze niż dawniej. W związku z tym rycerze szukali dla siebie jakiejś nowej przyszłości, więc mamy tutaj kolejny przejaw kryzysu czegoś, co było standardem w epoce średniowiecza. Te wszystkie problemy spowodowało też bankructwo banków, które się narodziły w średniowieczu. Wiele domów bankierskich zanotowało ogromne straty i upadło po prostu. No i system nakładczy, czyli system wytwarzania, się też zmienił, polegający na tym teraz, że producent już nie potrzebował konkretnego człowieka do pracy, tylko konkretnego w danym miejscu, tylko mógł zlecić produkcję danego towaru osobom no, z różnych miejsc tak naprawdę. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, dawniej to, co produkowano, należało do tego, kto wyprodukował. W systemie nakładczym ktoś zlecał produkcję komuś i efekt końcowy należał już do tego zleceniodawcy, a nie do człowieka, który wykonywał dany przedmiot, czyli ktoś był zatrudniany przez kogoś, kto miał pieniądze, kto miał surowce i zlecał produkcję, a jednocześnie na końcu no, przejmował ten towar, a pracownik dostawał tylko pieniądze za pracę, a nie był już właścicielem tego, co wyprodukował. Po prawej stronie widzimy z kolei człowieka, który wypierał na polu walki rycerstwo. Widzimy człowieka uzbrojonego w broń palną, tak zwaną hakownicę, bo widzimy, że tutaj poniżej lufy mamy drzewiec i od tego drzewca taki hak, którym się zahaczało o coś w rodzaju takiej tarczy. To naprawdę też stojak jest oparty o ziemię i ten stojak amortyzował troszeczkę siłę odrzutu towarzyszącą strzelaniu z tejże broni palnej. Więc no już jak widzimy, nie jest opancerzony ten żołnierz i może strzelać z daleka już raniąc, czy nawet zabijając przeciwnika. I nieważne, czy ten przeciwnik nosi zbroję, tak jak rycerz, czy nie, bo ta kula przebija po prostu ówczesny pancerz bez żadnego problemu. Nastąpiły też bunty społeczne w średniowieczu, spowodowane m.in. też długim konfliktem francusko-angielskim zwanym wojną stuletnią. Bunty społeczne były spowodowane tym, że przedłużająca się wojna doprowadziła do po prostu ubóstwa tych najniższych warstw społecznych, no bo jak to zwykle bywa przy okazji takich konfliktów, rządzący potrzebują pieniędzy na kontynuowanie wojny, no i najczęściej obarczają podatkami tych najuboższych mieszkańców swojego kraju, więc ci najubożsi mieszkańcy Francji i Anglii wówczas w czasie wojny stuletniej zaczynają się buntować na dużą skalę i tak oto dochodzi do na przykład Jacquerie. Jacqueria, czyli nazwa na bunt przede wszystkim chłopów we Francji, rozpoczęty w 1358 roku. Jacqueria, nazwa od imienia powszechnego wówczas wśród chłopów, imienia Jacques, czyli można by to przetłumaczyć na język polski Kuba, czyli po prostu chłopów nazywano tak pogardliwie trochę właśnie Jacquerią w tamtym czasie. I stąd nazwa całego buntu. No, chłopi oczywiście chcieli zrzucić powinności feudalne przy okazji tego buntu. No i ten bunt niestety dla chłopów zakończył się ich porażką. Kryzys, śmierć spowodowana dżumą,
przedłużające się walki, upadające rzemiosła i handel sprawiło, że wielu Europejczyków szukało winnych po prostu tego, co się dzieje. No i tych winnych znaleziono w wielu miejscach w Europie wówczas, właśnie patrząc na Żydów. Żydów, którzy mieli od zawsze nieco inny punkt widzenia niż chrześcijanie, żyli często w odosobnieniu, mieli inną religię, tajemniczą często dla ówczesnych chrześcijan. Więc no niektórzy też w średniowieczu uważali, że Żydzi są winni śmierci Jezusa i że za to, że doprowadzili do śmierci Jezusa, rzekomo to teraz Bóg się mści. I właśnie na Żydów i na tych, którzy z nimi mieszkają, zrzuca jakieś tragiczne rzeczy. Więc obarczono właśnie Żydów o to, że są powodem wszelkich niepowodzeń, nieszczęść, jakie nękają wówczas Europejczyków. No i w związku z tym zaczęto Żydów po prostu mordować w sposób zorganizowany. Tak jak widzimy na obrazku tutaj, Żydzi są paleni na stosie. Podobny bunt, jak Żakeria, podobny bunt miał miejsce w Anglii, również podczas wojny stuletniej, jak widzimy w 1381 roku. Również to był bunt o podłożu antyfeudalnym, również wzięli w nim udział przede wszystkim przedstawiciele warstwy chłopskiej, czy też stanu chłopskiego raczej. Bunt o nazwie Powstanie Wata Tylera. Od imienia i nazwiska człowieka, który stanął na czele tego buntu. Bunt, podobnie jak Żakeria, został spacyfikowany. Podczas tego powstania też działał człowiek, który się nazywał John Ball. On tutaj bardzo silnie wykorzystał jeszcze ten bunt do tego, żeby skrytykować nie tylko feudalizm, ale również inny stan społeczne, czyli duchowieństwo. Skrytykował duchowieństwo, obarczając też ten stan właśnie o złą sytuację tych najbiedniejszych. Nie podobało mu się to, że duchowni się bogacą sami nie pracując, że duchowni ciemiężą też inne osoby, że monopolizują właśnie religię i manipulują ludźmi, czy w ogóle no nie żyją po prostu tak, jak powinni według jego poglądu. No i do tego jeszcze mamy bunt we Flandrii w latach 1323-28, czyli jeszcze przed wybuchem wojny stuletniej. Bunt kupców flandryjskich spowodowany właśnie między innymi tym, że Flandria została przejęta przez Francję i Francja narzuciła Flandryjczykom nowe powinności, co zahamowało rozwój gospodarczy tego rejonu i też powodowało tutaj niezadowolenie prowadzące właśnie do buntu. U schyłku średniowiecza właśnie Kościół przeżywa też kryzys. Już wiemy, że był krytykowany w Anglii, ale nie tylko. Kościół też, można powiedzieć, że w dużej mierze poprzez postępowanie papieży przyczynił się do słabej sytuacji swojej instytucji. Mamy konflikt króla Francji Filipa IV z papiestwem. Tutaj konflikt polegający na tym, że król francuski uważał siebie za zwierzchnika kościoła, uważał siebie za wyższego od duchownych, czy nawet od papieża, więc ten konflikt no, działał źle zarówno na prestiż papiestwa czy kościoła, jak i na sytuację międzynarodową samej Francji. Ostatecznie w wyniku tego konfliktu doszło do tak zwanej niewoli awiniońskiej. Niewola awiniońska jest to okres, w którym francuscy władcy, którzy rządzili w latach 1309-1377 w Awinionie, w tym oto miejscu, które tutaj mamy na fotografii przedstawione, przetrzymywali kolejnych papieży. Czyli w tym czasie papież nie rezydował w Rzymie, tylko w Awinionie. Po to, żeby francuscy władcy po prostu mieli tego papieża, każdego, który wtedy urzędował, można powiedzieć, że na wyciągnięcie ręki, a w związku z tym mogli francuscy władcy tych papieży no, manipulować tymi papieżami po prostu, tak? Mogli wpływać na ich decyzje i papiestwo było tak naprawdę w ich ręku. No a to znaczyło, że papiestwo jest zależne od królów francuskich. No i tutaj możemy spojrzeć na dół slajdu, mamy taką oś chronologiczną. Widzimy tutaj
poszczególne lata. I mamy tutaj zaznaczonych też papieży, którzy w tej niewoli awiniońskiej, między innymi, bo nie wszyscy tutaj są, którzy się znaleźli. Ta niewola awiniońska została zakończona w roku 1377, kiedy to papież Grzegorz XI przerwał tę niewolę i powiedzmy, że wrócił z całym urzędem papieskim do Rzymu. I co się wtedy stało? No wtedy stało się to, że francuscy władcy stwierdzili, ale to my tego nie akceptujemy i dalej będziemy wybierać w Awinionie swoich papieży, takich, którzy nam się podobają, czyli francuskim władcom. I tutaj właśnie widzimy tych papieży Klemensa VII, Benedykta XIII, którzy dalej, mimo tego, że niewola awinońska się zakończyła już, którzy dalej w Awinionie byli wybierani. I to sprawiło, że mamy dwóch papieży jednocześnie, bo jeden jest w Rzymie, tak jak widzimy tutaj następca Grzegorza XI, Urban VI, a po nim kolejni. To są papieże rezydujący w Rzymie. Natomiast Francuzi, francuscy królowie wybierają sobie własnych papieży właśnie w Awinionie rezydujących, czyli mamy dwóch papieży jednocześnie i taką sytuację mamy wówczas, kiedy jednego z tych papieży nazywamy antypapieżem, bo jest papież jeden, powiedzmy legalny, i drugi jest antypapieżem, czyli jest papieżem wybranym w sposób nielegalny. No i ten okres z kolei, kiedy wybierano antypapieży, kiedy mamy dwóch jednocześnie, a nawet jak widzisz, w którymś momencie pojawił się jeszcze trzeci jednocześnie urzędujący papież, bo tutaj widzimy jeszcze w Pizie, że również wybierano własnego papieża, no to taki okres, kiedy mamy kilku papieży jednocześnie, czyli mamy antypapieży, nazywamy schizmą zachodnią. I ten okres schizmy zachodniej w historii trwał po zakończeniu niewoli awiniońskiej, czyli od 1378 roku aż do roku 1417. Czyli mamy na początku tej schizmy zachodniej dwóch papieży, a pod koniec tejże schizmy aż trzech papieży. Dlatego, że zwołano sobór do Pizy, sobór, czyli zebranie wyższego duchowieństwa po to, żeby właśnie zakończyć schizmę zachodnią, ale zamiast zakończyć tą schizmę wybrano jeszcze jednego antypapieża właśnie, więc jeszcze mamy jednego więcej, aż trzech papieży jednocześnie. Więc no, pogłębiono jeszcze, można powiedzieć, tenże problem. Tu warto jeszcze przypomnieć sobie, bo mamy nazwę schizma zachodnia. Czy pamiętasz, kiedy była schizma wschodnia? Jeżeli tak, to super. Jeżeli nie, to przypominam, że schizma wschodnia to rok 1054. Jest to moment, kiedy z kościoła chrześcijańskiego wyodrębnia się wyznanie prawosławne ostatecznie. Czyli mamy podział na katolicyzm i prawosławie. Teraz mamy schizmę zachodnią przed sobą, czyli kryzys już w łonie samego wyznania katolickiego. No i zobaczmy w takim razie, jak doszło do zakończenia tejże schizmy zachodniej. Otóż po tym nieudanym soborze w Pizie, o którym powiedziałem, który wyłonił jeszcze jednego antypapieża zamiast zakończyć cały spór, zebrał się kolejny sobór, tym razem w Konstancji. No, on obradował w latach 1414-1418 i przyniósł właśnie finał pozytywny. Mianowicie zakończono tenże spór w łonie kościoła katolickiego, zakończono schizmę zachodnią. Między innymi tutaj pojawiła też się koncepcja koncyliaryzmu, czyli że jeżeli zbierze się sobór, to ma on większą, można powiedzieć, moc czy władzę niż papież. Czyli koncyliaryzm jest to takie przekonanie, że mamy wyższość soboru nad papieżem. No i dzięki temu, że zastosowano tę zasadę, udało się przezwyciężyć ambicje tychże antypapieży po kolei wszystkich i doprowadzić do końca schizmy zachodniej. Jeszcze jedno pojęcie, które się wiąże z tym soborem i warto jest zapamiętać, to kurialiści, czyli zwolennicy władzy papieża, czyli silnej władzy papieża, a nie władzy na przykład jakiegoś króla. Po udanym soborze w Konstancji, który zakończył schizmę zachodnią i przywrócił sytuację taką, gdzie mamy tylko jednego papieża, który rezyduje w Rzymie i nigdzie więcej, mamy jeszcze próbę połączenia właśnie kościoła katolickiego z kościołem prawosławnym, czyli to załatania tego, co się stało w czasie właśnie schizmy wschodniej w 1054 roku. To jest Unia Florencka zawarta na Soborze Florenckim, ale tak naprawdę ta unia nie zadziałała, nie weszła w życie, nie została w praktyce
po prostu wprowadzona do działania. Czyli to pozostało tylko pobożne życzenie, żeby Kościół katolicki na nowo się z prawosławnym wyznaniem i z prawosławnym Kościołem zjednoczył. Sobór w Konstancji warto też pamiętać z tego powodu, że my tam wysłaliśmy z Polski delegację, która miała nam, można powiedzieć, umożliwić powrót na Pomorze Gdańskie, czyli zwrócić nam te ziemie zabrane przez Krzyżaków, ale no niestety się to nie udało. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że kryzys Kościoła u schyłku średniowiecza był związany z tym, że pojawiało się coraz więcej reformatorów religijnych, którzy krytykowali to, co robią duchowni pod koniec średniowiecza i to, co robili wcześniej. Już mówiliśmy o Johnie Ballu w Anglii, a jest jeszcze jeden z tamtego kraju reformator, John Wycliffe, czy też Wycliffe, który skrytykował to, że Kościół stworzył bardzo hierarchiczną organizację. Mamy bardzo wiele szczebli w karierze dla duchownego, począwszy od zwykłego zakonnika, czy też księdza, poprzez biskupa, arcybiskupa, prałata, nuncjusza itd., itd. Więc on skrytykował to, stwierdził, że nie powinno się różnicować tutaj duchowieństwa w ten sposób, bo to prowadzi tylko do rozpusty, do grzechu, do właśnie do takiego poświęcania się karierze zamiast rozwoju duchowego. To prowadzi do bogacenia się, jest taka pokusa właśnie, żeby zdobywać władzę, a nie skupiać się na głoszeniu Słowa Bożego czy rozbudzaniu duchowości u wiernych. Oprócz tego zanegował władzę papieża nad wszystkimi duchownymi, nad wiernymi. Uważał, że nie powinno być nikogo, kto ma taką władzę. Żądał on też sekularyzacji, czyli odebrania Kościołowi wszelkich majątków, wszelkich dóbr, budynków, instytucji itd. i zeświadczenia tego, czyli przekazania tego wszystkiego w ręce po prostu ludzi świeckich, niezwiązanych z Kościołem, czyli na przykład chciał odebrać, załóżmy, budynki klasztorne i przekazać je zwykłym mieszkańcom kraju. Potępił też on sprzedaż odpustów, czyli sprzedaż takich przedmiotów, które według wiernych mają zdolność czynienia cudów. To są przedmioty związane ze świętymi albo części ciała świętych, które Kościół sprzedawał w zamian za odpuszczenie grzechów temu, kto kupował taki przedmiot. Czyli te przedmioty były nazywane odpustami, dlatego że wierzono, że kupienie takiego przedmiotu związanego ze świętym miało moc odpuszczania grzechów. No i Kościół się bogacił w ten sposób. No, a Wycliffe mówił, że to jest nie w porządku, że Kościół powinien po prostu rozgrzeszać bez pieniędzy, bez sprzedawania czegokolwiek. Oprócz tego Wycliffe uważał, że powinno się oprzeć wiarę jedynie na Piśmie Świętym i na niczym innym, czyli że powinno się odrzucić wszelkie dogmaty czy ustalenia, które zostały ustanowione przez sobory, przez biskupów czy przez papieży, a zostawić tylko Pismo Święte jako podstawę wiary, dlatego że uważał, że Pismo Święte jest głosem Boga, a wszystko inne już jest głosem człowieka, więc może być to po prostu błędne. No i tutaj z jego osobą wiąże się ruch Lollardów, czyli propagowanie takiego życia ubogiego. Księża mają być ubodzy i wierni mają być ubodzy, więc tutaj chciał zbliżyć do siebie duchowieństwo i ludzi spoza Kościoła, żeby żyli bliżej siebie, żeby nie różnicowali się tak bardzo w swoich prawach czy obowiązkach, no ale przede wszystkim, żeby się skupili na życiu takim prostym, ubogim, a nie na gromadzeniu majątków czy pławieniu się w luksusie. No i tutaj warto jeszcze przypomnieć, że był też taki reformator czeski, o którym będziemy się uczyć na kolejnej lekcji, Jan Hus, który wiele tez miał podobnych do tych głoszonych przez Wycliffe'a, no ale to już na następnej lekcji powiemy sobie więcej na ten temat.